W dzisiejszym odcinku chcemy Wam opowiedzieć o bardzo popularnym typie stożka narzędziowego, który jest wykorzystywany w obrabiarkach, a mianowicie o stożku Morsa. Gdzie jest wykorzystywany, jak rozpoznać rozmiar oraz jakie narzędzia stosuje się z tym stożkiem, tego wszystkiego dowiecie się z tego filmu. Chwyt Morsa wykorzystywany jest głównie we wrzecionach wiertarek kolumnowych oraz w konikach tokarek. Narzędzie ze stożkiem Morsa można stosować również w innych obrabiarkach dzięki zastosowaniu specjalnych obrabek narzędziowych. Stożek Morsa wynalazł w połowie lat 60. XIX wieku Stephen Morse. Stożki Morsa dostępne są w 8 rozmiarach, oznaczonych liczbami całkowitymi od 0 do 7. Oznaczone są skrótem MT z angielskiego Morse Taper lub MK z niemieckiego Morse Eagle lub Morse Cones z podaną cyfrą. Dla przykładu stożek Morsa o rozmiarze 4 oznaczony by był jako MT4 lub MK4. Aby zidentyfikować rozmiar stożka Morsa, najprościej jest zmierzyć średnicę w odległości kilku milimetrów od średnicy maksymalnej. Otrzymaną wartość porównujemy z wartością w tabeli z wymiarami stożków. Możecie skorzystać z naszej aplikacji, która pomoże Wam w określeniu rozmiaru stożka. Link do aplikacji umieszczony jest poniżej w opisie filmu. Stożki Morsa są typem stożków samohamownych i mogą być zakończone na 3 sposoby. Z płetwą według normy DIN 228B, który jest luzowany za pomocą wybijaka. Drugi typ z gwintem według normy DIN 228A, mocowany w gnieździe za pomocą ściągacza. Oraz typ płaski bez płetwy i gwintu. Jako ciekawostkę można pokazać płetwę wkręcaną do stożka z gwintem. I w ten sposób uzyskujemy stożek Morsa z płetwą. Stożka Morsa używa się w różnych narzędziach, oprawkach, tulejach. Przedstawimy pokrótce kilka takich grup. Pierwszą grupą są tuleje redukcyjne bądź zwiększające, w których zewnętrzny i wewnętrzny chwyt to stożki Morsa. W kodzie tulei przyjęło się oznaczać jako pierwszy symbol stożek zewnętrzny tulei, a drugi symbol jako stożek wewnętrzny. Czyli przykładowo oznaczenie MK4 łamane na MK3 jako MK4 definiuje nam stożek zewnętrzny, ten, który będzie montowany w gnieździe obrabiarki, a MK3 to stożek narzędzia mocowany w tej tulei. Drugą grupę ze stożkiem Morsa stanowią narzędzia montowane w konikach tokarek. Są to zazwyczaj kły tokarskie stałe bądź obrotowe oraz głowice wielonarzędziowe z szybkim przystawem narzędzia. W grupie trzeciej znajdują się wszelkiego rodzaju narzędzia skrawające z chwytem stożka Morsa. Są to wiertła kręte NWKC, rozwiertaki maszynowe, pogłębiacze oraz frezy. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że rozmiar stożka jest ściśle przypisany do konkretnej średnicy narzędzia. Określa to norma, według której zostało wykonane narzędzie. Czyli na przykład wiertło NWKC FI18 posiada stożek Morsa MK2. Kolejnym rodzajem są oprawki narzędziowe z gniazdem Morsa. Przykładowo, tuleja z chwytem cylindrycznym zewnętrznym i wewnętrznym stożkiem Morsa, tuleja 5C z chwytem Morsa wewnętrznym, oprawki VDI stosowane w tokarkach numerycznych oraz oprawki z automatyczną wymianą. Trzeba zwrócić uwagę, że występują różne odmiany ze względu na zakończenie stożka Morsa. Tutaj mamy oprawkę do stożka Morsa zakończonego płetwą w celu możliwości jego wybicia. Tutaj oprawka ze stożkiem Morsa zakończonego gwintem, który mocowany jest od tyłu. Oprawki zaciskowe stanowią naszą piątą grupę. Służą do montowania narzędzi z chwytem walcowym.
Są głównie dwa rodzaje oprawek zaciskowych. Oprawki zaciskowe typu R oraz oprawki zaciskowe typu Weldon. W oprawkach zaciskowych narzędzie jest mocowane za pomocą tulejki zaciskowej ER bądź EOC. Natomiast oprawki typu Weldon zaciskają narzędzie za pomocą śruby imbusowej dokręcanej. Tutaj mamy mocowanie z dwoma śrubami. W ostatniej naszej grupie zawarliśmy wszelkiego typu trzpienie do mocowania narzędzi. Są to trzpienie wiertarskie do mocowania uchwytów wiertarskich. Mały stożek trzpienia musi być idealnie zgodny z gniazdem wewnętrznym uchwytu wiertarskiego. Trzpienie frezarskie uniwersalne do mocowania frezów zarówno z rowkiem zabierakowym, jak i wpustowym dzięki specjalnemu pierścieniowi zabierakowemu. Trzpienie do frezów piłkowych oraz trzpienie zabierakowe do rozwiertaków. Dziękujemy za uwagę. W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii zapraszamy do zostawienia komentarza pod filmem. Zachęcamy do oglądania innych naszych filmów i subskrypcji naszego kanału YouTube.